Może jesteś długo z Bogiem i właśnie wołasz o to, żeby usłyszeć Boży głos i nic takiego się nie dzieje. Nie odpuszczaj, bądź nieustępliwy w tym i też rób kroki wiary, a wierzę, że Bóg będzie to honorował. A nawet jak coś się nie wydarzy, to doświadczysz tego, że tak naprawdę nie boli ciebie to tak, jak myślałeś, że będzie bolało, że coś zrobisz i nic się nie wydarzy. Przeżyjesz, nic się nie stanie. Więc chcę każdego zachęcić do tego, żeby walczyć o Boże obietnice, walczyć o czas z Bogiem, ponieważ doświadczam tego, że czym większe widzę cuda, tym bardziej zachwyca mnie mój Bóg i moja modlitwa się zmienia. I to jest tak naprawdę, wierzę, kluczem z naszego życia chrześcijańskiego, modlitwa i żeby ten wzrost w modlitwie nawet wyprzedzał posługi, żeby nie było tak, że dzieją się znaki cuda i to, co się dzieje na modlitwie, musi dogonić do reszty. Tylko na początku jest wzrost, rozwój w modlitwie, w głębi, w tym, jak spotykasz Boga, jak doświadczasz, a dopiero wypadkową tego są znaki i cuda i to, co widzisz, posługując. Amen.